Witam serdecznie na kanale, jestem Demon. Chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z gry Cyberpunk. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie wstęp u nomadów. Teraz polecimy sobie też na trudnym, tylko polecimy sobie tym razem w korporacyjnym świecie. Zrobimy sobie teraz babeczkę. Zobaczymy trochę losowych postaci. I tak sobie zrobię później swoją. Także na spokojnie coś wybrać w miarę takiego strasznie piegowata. Te rokezy świetnie pasują, do panka będzie git, tak mi się wydaje. Dobra, ta w miarę normalnie wygląda, niechaj będzie. Tu zrobimy tak jak robiłem sobie tam. Czyli na pewno to i to na maksa, zdolności techniczne i chyba zdolności techniczne tam zrobiłem też na piątkę, o ile pamiętam. No, widać od razu, że babeczka fajniejsza, nie? Także zobaczymy, co się dzieje po stronie korpu. Korporacje nasze piękne w grze. Dobra, to się normalnie zaczyna. W poprzednim odcinku miałem jakieś problemy graficzne, nie wiem dlaczego. O, to nieźle. V, jesteś tam? Jestem. Wszystko w porządku? W porządku. Potrzebowałam chwili oddechu. Brzmiało raczej, jakbyś się pożygała. Pożygałam się. To ze stresu. Zaciamba TV Amatar. Zawsze mogłam się zająć czymś bezpiecznym, tak jak ty. Ja przynajmniej wiem, kto do mnie strzela. A w ogóle, to co się stało? Jakiś problem? Mamy przeciek. Dzwonił mój szef, ściągnął mnie na interwencję. Wszyscy w centrali Night City mają nerwy na wierzchu. Ale to chyba nie ty masz przejebane, nie? Ty tylko naprawiasz cudze błędy. Jackie, jak pracujesz w kontrwywiadzie Arasaki, to zawsze masz przejebane. Czyli ta skrzynia Arasaki to była właśnie korporacyjna. Czyli nomad ukradł korporację, a teraz gramy jako korp. Zobaczymy, o co chodzi. Dobra, muszę lecieć. Muszę kończyć. Robota czeka. Buena suerte. Dobra, no samouczek znowu mi się włączył. Mam nadzieję, że nie będzie tu żadnych też problemów graficznych. Czy ja mogę wejść, przeszukać coś? Oho, to nieźle. Sobie jarają. Macie tu jakieś itemy? Nie macie. No dobra, to idziemy. Zobaczymy, o co chodzi. Idziemy do Jenkinsa. Kurwa! Miałaś tu być godzinę temu. Zaraz będę, coś mnie zatrzymało. Pierdolony Frankfurt. Ta suka Abernathy pewnie spróbuje zrzucić to na nas. W takim razie kończę. Czekam u siebie. I pośpiesz się. Tamten się spóźnił, bo mu auto nawaliło. Ta żygała też się spóźniła. Zobaczymy. Zobaczmy, co nam powie gościu. 100 lat cię nie widziałem. Obowiązuje procedura kryzysowa. Potwierdzam zabezpieczenie systemów. To ja, Frank. Poznaliśmy się podczas zamieci. Wschodnie wybrzeże? Nie wiedziałam, że jesteś w Night City. Co u ciebie słychać? Takie tam. Jeszcze tydzień temu byłem w Kapsztadzie. Słyszałem, że pracujesz teraz w kontrwywiadzie. Macie pewnie z tym Frankfurtem totalną gównoburzę. Jenkins u was rządzi. Powiedz mi, jest taki, jak mówią?
Przepraszam cię, ale nie mam teraz czasu. Pogadamy innym razem. Pewnie. Miło było cię zobaczyć. Okej. Okay. Jestem ciekawy, czy ta gra się później różni bardzo, jeśli się gra korpem. Ta od Jenkinsa. Okej, okay, gadają o mnie. Ciekawe. Proszę o wejście do przedsionka. Ale jasno. Potwierdzam autoryzację gościa. Jesteś na linii? Siadaj. Pogadamy jak skończy. Muszę ogarnąć to głosowanie, zanim stracimy bazę w Morzu Chmur. Zaraz zaczynają. Jak okay. Sytuacja? Tak jak się spodziewaliśmy. Dobra, wiesz co robić. Zaczynaj. Okej, okay, pozabijał wszystkich. Ciekawe. Dyrektora Bernati? Widziałam głosowanie. Co to miało być? Sprzątanie. Po tym gównie, które zrzucił na nas Frankfurt. Tak jak ustaliliśmy, usunąłem problem. Kazałam ci usunąć problem, a nie wymordować Europejską Radę Kosmiczną. Wiesz, ile będzie kosztowało zatuszowanie tego? Stracilibyśmy koncesję, a tak zyskaliśmy co najmniej tydzień. To sukces. Zawsze po linii najmniejszego oporu. Bez wyczucia. Cały ty. Jeszcze o tym porozmawiamy. Okej. Czyli tyran nam się trafił. Nienawidzę tej kurwy. Od zawsze. To nie pierwszy raz, kiedy Abernathy cię wystawia. Nie pierwszy. Podpuśćmy go jeszcze. Smarowała mnie przed Japończykami, żeby zostać dyrektorem operacji specjalnej. Suka. A teraz trzyma mi broń przy skroni i upewnia się, że nic nie mogę zrobić. Nie naciśnie, kurwa, na spust, bo jestem jej potrzebny. Robię to, na co ona nie ma jaj. Suka. Dziel i rządź. Skuteczna strategia. Skuteczna, kurwa. Co byś zrobiła na moim miejscu? Powinieneś się bronić. Przypomnieć jej, że nie jesteś popychadłem. Masz rację. Jak dostanie raz, a mocno, to zacznie cię szanować. Widzę, że postrzegamy tę sprawę bardzo podobnie. Weź to. Zbierałem to przez ostatnie tygodnie. Dane biometryczne, karta traumy, nazwisko ludzi, którzy są z nią blisko. Szofera, szefa ochrony, kochanki, męża kochanki, wszystko. Użyj tego i spraw, żeby Abernathy przestała być kłopotem. Sama to powiedziałaś. Muszę się bronić. Co będzie, jeżeli teraz powiem nie? Nie zadawaj durnych pytań. To nie jest prośba, Vi. Widzę, że się zrozumieliśmy. Weź jeszcze to. Znajdź ludzi spoza korporacyjnych szeregów i płać tylko tymi pieniędzmi. A do głównego zadania. Weź kogoś, kogo bardzo dobrze znasz. Wiesz, co mam na myśli. Wydaje mi się, że wiem. Dobrze. Będę zatem czekał na wieści od ciebie. Powodzenia. Okej. Okay. Czeka na ciebie moja AV-ka. Możesz jej użyć. Nie zawiedź mnie. No, spoko. Ciekawe, co tu się stanie, że będziemy też odludkiem. Mam te raporty, o które prosiłaś. Wyślij mi je, nie mam teraz czasu. Okej. Przeczytaj raport na swoim terminalu. Żyjesz? Jak tam w gnieździe zmii? Gniazdo zmii. Lepiej bym tego nie ujęła. Masz kłopoty, co? Jeszcze nie. Na razie potrzebuję kogoś, komu ufam. Czyli naprawdę masz kłopoty. Spotkajmy się w Lizis. Za godzinę. Najpierw Frankfurt,
Teraz to głosowanie. Porozmawiaj z Jackiem. Przeczytaj raporty ze swojego terminala. Aha, w ten sposób. Okej. Potrzebuję twojej decyzji. Jest ryzyko, że nasz człowiek został zdekonspirowany. Nie możesz teraz. Śpieszysz się. Rozumiem. Co mamy w szufladzie? Okej. Może mi się przyda. Zobaczymy. Ej, czemu nie wzięła tej karty? Cztery wiadomości, tak? Pliki. Podsumowanie raportu. Dobra, nie chce mi się tego czytać. Uznajmy, że to przeczytałem. Zobaczymy, czy mi zaliczy. Tak jest. Zawsze masz przejebane. To nieźle. Ja myślę, że mi po prostu powie jakieś dodatkowe dane albo coś, ale to chyba nic nie pomogło. Nie wiem, jak to będzie później. Może na dalszym etapie znowu to skanowanie. Strasznie razi. Strasznie razi. Dobra. O! Co to za auto? To nieźle. Proszę określić cel podróży. Podaj analizy sytuacji w mieście. Wzmożona aktywność NCPD w dzielnicy Haywood. Brak oficjalnych komunikatu. Radiostacje wykazują, że na miejsce wysłano operatorów Maxtaku. Awaria sieci elektrycznej w Santo Domingo. Pozostałe dzielnice, aktywność nie odbiegająca od normy. Lizzie's Bar. Ruszamy. A czemu by nie? Napić się zawsze można. Do dna, powiadasz? Network News 54, nadzwyczajne wydanie wiadomości. Obrady Europejskiej Komisji Kosmicznej zostały przerwane przez awarię systemu stabilizacji neuronalnej. Pięciu członków Rady nie żyje. Trzech jest w stanie krytycznym. Służby do teraz szukają przyczyn tego makabrycznego wypadku. Sprzęt konferencyjny dostarczony został przez biotechnikę. Przedstawiciele odmówili komentarza. Też nie ma jakiegoś ekranu, żeby sobie też popatrzeć na wiadomość. Przekażemy wam więcej wiadomości. Zostańcie z News Network 54. No, a po tym drynie widzę, że się porusza. Porusza się cały ten pojazd. Tak jakby... jakby zadziałał na nią. Ciekawe, czy jakbym wypił drugiego, to czy bardziej byłaby... trener? Jesteśmy umówieni dopiero na koniec tygodnia. Dzwonię, bo Quantified Satori otrzymało powiadomienie swoich odczytów biometrycznych. Wszystko w porządku? Wszystko dobrze. Pamiętaj o naszych ostatnich zajęciach. Relaksacja neuromięśniowa. Powtarzaj 3 razy dziennie. Naprawdę poczujesz się lepiej. Jasne, do zobaczenia. Tak. No, że po drugiej stronie też nie mogę patrzeć. Arasaka. Ja do jakiegoś baru polecę, tak? Pewnie się z tym typem, się z Jackiem spotkam. W punkcie docelowym. Wybierz miejsce jak najbliżej baru. Jebać procedury. Rozpoczynam procedurę lądowania według nowych wytycznych. Okej, okay, to chyba niezły bar tu będzie. Coś mi się wydaje. I co, wylądujemy na boisku? Chyba tak. W
to jest, kurwa? Widzisz tu gdzieś lądowisko? Mogłaś nas, kurwa, zgnieść na miazgę! Ja pierdolę! Dobra, spoko, spoko. Nie szukamy problemu. Widzę właśnie. Wyglądasz mi na kłopoty. Czemu to się dzieje? Jak będę w środku, zerknij na moją AV-kę. Nie płacą mi za to. Ma być nietknięta. Nie będę powtarzać. Witamy w Lizis. To nieźle. To nieźle. DJ-ka. Mogę sobie przejść i polutować, tak? Dobra, nie będziemy lutować, bo nie będę grał tą postacią. Jak mówię, no wstęp, zobaczymy. On mi każe na wprost iść, tylko że ja tu na wprost nie wyjdę. Dobra, wróćmy tam, gdzie byłem. Chyba, że tu jest jeszcze jakieś wyjście, nie. To są różowe pokoje, okej. Nie, nie mogę zaskoczyć. Czy mogę w końcu? Nie mogę zaskoczyć. Ciekawe. Wszyscy oglądają na wirtualnym. Ciekawie. Myślałem, że coś zobaczymy. Jednak nie. Bywasz tu za często, co? Dobrze cię widzieć, Chica. Mogę usiąść? Siadaj. Opowiedz mi. O, dzięki, że mi pozwalasz. Co słychać? Chłopcy z Valentinos trochę przepychają się z Maelstromem. Jak nie dasz się zabić, to można nawet na tym zarobić. Wiesz, jak jest. Nie narzekam. Ale nie spotkaliśmy się po to, żeby gadać o tym, co umie. Mów, co to za wielka sprawa? Chica, to, o czym ci powiem, musi zostać między nami. Por supuesto. Ale naprawdę, jest coś, co może mnie pogrążyć. Pamiętasz, z kim rozmawiasz? Z gościem, który mógł to zrobić już dawno. Wystarczy, że powiedziałby komuś, co zdarzyło się w Meksyku, przy granicy. Uratowałeś mnie wtedy, gdyby ta sprawa z kartelami wypłynęła. Ale nie wypłynęła. I to też nie wypłynie, jak zawsze. Między nami. No, przynajmniej się upewniłem. I co myślisz? To będzie sporo kosztować. I lepiej załatwić wszystko po cichu. Z ręki do ręki. Mam pieniądze. Potrzebujesz całej ekipy. Netrunnera i to dobrego. Ze dwóch techników. Do tego kierowcy z naprawdę dobrą furą. No i cyngla. Tak. Właśnie jego brakuje. Do tego mnie potrzebujesz? Mam zabić tę kobietę? Wiem, że to delikatna sprawa. Dlatego potrzebuję do tego kogoś, komu mogę zaufać. Nie, to nie jest delikatna sprawa, Chica. To jest zlecenie morderstwa. Wiesz, jak to działa w Arsace. A może nie wiesz. To nie jest polecenie, którego wykonania mogę odmówić, Jackie. Ale ja mogę odmówić. I odmawiam. Ty też powinnaś. No, teraz napijemy się i pogadamy o życiu. Okej. Okay. Gracias, mamita. Podwójna tequila z granatyną i limonką. Nie ma nic lepszego na troski. Za spotkanie. To jest najgłupszy toast, jaki istnieje. Co to w ogóle znaczy za spotkanie? Powinno się pić za matkę, za siostrę, za dziewczynę, którą poznasz jutro przy barze. Ale nie, kurwa, za spotkanie. Za spotkanie. Ale pije za spotkanie, nie? Twoje zlecenie i cała reszta tego korporacyjnego gówna, wiesz, co to jest? Un pacto con el diablo.
Zawsze to mówiła. Oddałaś duszę skurwysynom z Arasaki. Dzisiaj kazali ci zabić ją. Jutro każą komuś odjebać ciebie. Myślisz, że mam jakiś wybór? Jeżeli odmówię, zabiorą mi wszystko, co mam. No, zabiorą. Zabiorą też tę rękę, którą trzymają cię za jaja. Nie wiem jak ty, ale ja lubię wybierać, kto mnie może trzymać za jaja. I tym kimś na pewno nie jest Saburo Arasaka, ani żaden z jego lamusów. Może kiedyś się na to zdecyduję, jak będę poza ich zasięgiem. Zawsze jesteś w ich zasięgu. Zawsze. A wy co? Zabłądziliście? Wi, zgadza się? Nie wydaje mi się, żebym cię skądś kojarzyła. Jesteś od Jenkinsa? Nie kojarzysz. Za to my bardzo dobrze wiemy, kim jesteś. Jenkins dał ci dzisiaj zadanie. Przekażesz nam wszystkie szczegóły. Nie, nie przekażę. Bo to sprawa pomiędzy mną a Jenkinsem. Kurwa. Czujesz się teraz bardzo chujowo, co? Twój dostęp do korporacyjnej sieci właśnie został odcięty. Do 2 minut wspomaganie cybernetyczne, które masz, przestanie działać. Przekaż nam dane, które dostałaś od Jenkinsa. Zakończysz w ten sposób procedurę zwolnienia. Nie, nie chcę tego oddawać. To nie twoja sprawa. Przekaż informacje. Już. Informacje są na tym chipie. Oficjalna część właśnie się skończyła, ale myślę, że Abernathy chętnie dopłaci za pozbycie się takiego śmiecia. Wstawaj, idziesz z nami. Lars? Hola, hola. Trochę się zapomnieliście, jesteście daleko od domu. Może się okazać, że nie jest to dla was najlepsza dzielnica. Jednak nie grozisz, bo wy zaczniecie strzelać. My zaczniemy strzelać. Może się okazać, że jeszcze ktoś zginie. Mamy to, po co przyszliśmy. To wystarczy. Jednak się wystraszył Jackiego. Ten typ, z jaki podniesiony chodzi. Wszystko w porządku. Ale to było dziwne. Dlaczego dał mi zadanie i przy... I przyszli odebrać. Gardło sucha jak wiór. I chyba się duszę. Będzie dobrze. Jak moja kuzynka odstawiła prochy, to też jej się tak ręce trzęsły. Potem zaczęła się pocić i rzygać. Tak. To pewnie coś takiego. Hej, to może zawiozę cię do Reapera. Chyba, że przyjedzie po ciebie trauma. Nie mam już abonamentu Trauma Team. Podobnie jak kontrolerów biochemicznych służbowego mieszkania. Zajęli też moje konta bankowe. Wszyscy są skurwysyny. Na pewno dobrze się czujesz, bo wiesz... Daj mi chwilę, zaraz się pozbieram. To koniec, Jackie. Właśnie straciłam resztki kontroli nad swoim życiem. Raczej odzyskałaś. Nie umiałaś powiedzieć stop. To zrobili to za ciebie. Zobaczysz, wyjdzie na dobre. A poza tym, nie straciłaś wszystkiego. Wszystko. Dostęp do systemu wywiadu. Mieszkanie, samochód, kontakty. I wiarygodność. Ale dlaczego oni tu przyszli? Nie rozumiem. Za plikiem banknotów, który dostałaś na wykonanie tego zadania. To pewnie bardzo dużo pieniędzy. W sam raz na początek. Tak, Chica. Będzie dobrze. Ej, słuchasz mnie? Nie wyglądasz... Aha, odlatuję. Wi. Nowe życie, Chica. Zaczyna się. Myślałem, że odleci totalnie.
Trinity. A, i to będzie ten wstęp, który był w tamtym odcinku, tak? To samo. I spotkamy się w aucie pewnie. Na koniec. City, jak kocha się matkę, która oddała cię do bitula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj 100 nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami, być jak Morgan Blackhand czy Wayland. No dziwnie się to skończyło, bo ja nie wiem dlaczego oni przyszli. Nie było tam powiedziane, że ja nie chcę tego zrobić. No po pomoc przyszła przecież babka do niego, do Jackiego. I myślałem, że oni pójdą po prostu zrobić to zadanie i coś w trakcie zadania się stanie. A tak? To dziwne, że w trakcie. To jeszcze, że przyszli właśnie z tego, od niego z biura, Arasaki, bo przecież było napisane. Nie wiem. Dziwna sprawa. Ciekawe, czy można było to inaczej rozegrać. Żeby iść zrobić to zadanie jakoś. Bo tak to... Nic się tak naprawdę nie działo. Tam miałem zadanie jakieś. Przejść, postrzelać się. A tu nie ma nic. Tak naprawdę. No i jesteśmy w aucie. Jesteśmy w aucie, czyli jest dokładnie to samo miejsce, co wcześniej. To, na którym skończyliśmy też. Drzazga treningowa. Gdybyś potrzebowała przebieżki na sucho. Jeszcze sprawdzę tylko, czy aby na pewno to jest to samo zadanie. Jasne. Spoko. No, to do roboty. Czy to jest aby na pewno to samo zadanie? Podążaj za Jackiem. Już nie pamiętam, bo tam nie sprawdziłem, ale tak. Dobra, winda, lecimy do góry. Dobra. Mamy spluwę, czyli jest tak samo jak w tamtym. Dobra, w takim razie dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze nie macie. Dzwoneczek, jeśli chcecie być na bieżąco z odcinkami. Będą się pojawiały cały czas. Zrobimy sobie, przejdziemy serię całą z Cyberpunka. No i co, w następnym odcinku pójdziemy już normalnie punkiem. I myślę, że zrobimy i wstęp, tak jak teraz, żeby zobaczyć jak to wygląda na punku. I polecimy także tą misję chyba też. Od razu zrobimy na jednym odcinku, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki. Halo.